Imię Pańskie jest wieżą mocną, a sprawiedliwy, który się tam ucieka, zostaje bezpiecznym. Przypowieści Salomona 18:10. Nasza mocna wieża. Wyrażenie mocna wieża jest użyte tylko 3 razy w Piśmie Świętym. Pozostałe 2 odniesienia pomagają to wyjaśnić. W Księdze Sędziów, 9 rozdział, 46 werset, Abimelech, syn Gedeona, zaatakował warownię w Sychem i ta uległa płomieniu. To była tylko zwykła warownia. W Księdze Sędziów, 9 rozdział, 50 werset, w mieście zwanym Tebes była baszta, czyli mocna wieża. Abimelech próbował ją zniszczyć, jednak pewna kobieta zrzuciła mu na głowę kawałek kamienia młyńskiego i zamiast zwyciężyć, sam został zwyciężony. Mocna wieża stała, nie mogła być zniszczona. Inne odniesienie znajduje się w Psalmie 61, werset 3. Ty bowiem jesteś moją ucieczką i wieżą warowną przed wrogiem. W Psalmie 61, werset 2. Wprowadź mnie na skałę, która jest wyższa ode mnie. Pan jest naszą wysoką skałą ponad wszystkimi powodziami kłopotów. W następnym wersecie 3 jest on schronieniem, do którego możemy uciekać i naszą silną wieżą przed każdym wrogiem, próbą i wszelkimi trudnościami. W przypowieściach Salomona 18:10 mamy określenie: imię Pańskie jest wieżą mocną. To wyrażenie imię Pana jest używane wiele razy w Starym Testamencie. Pierwszy raz dotyczy Enosza. Wtedy zaczęto wzywać imienia Pana. Pierwsza Mojżeszowa 4:26. Imię Enosz oznacza wątły lub śmiertelny. I to właśnie w jego czasach ludzie zaczęli wzywać imienia Pana w modlitwie, bo zdali sobie sprawę z ich słabości. Jego imię reprezentuje również to, że jest nasz Bóg, że nasz Bóg jest. Tak jak wtedy, gdy Bóg ogłosił swoje imię Pana Mojżeszowi w drugiej Księdze Mojżeszowej 34:5, On jest niezmienny w naszych zmiennych okolicznościach. Ostatnie słowo z przypowieści 18:10 to bezpieczny. Bezpieczny w oryginale hebrajskim oznacza ono w rzeczywistości bycie postawionym na wysokościach i przypomina nam rodziców orląt, którzy budują swoje gniazdo wysoko na klifie lub bardzo wysokim drzewie, aby utrzymać swoje pisklęta w bezpiecznym oddaleniu od każdego zagrażającego im drapieżnika. Pan postawił nas na wysokościach. Podobnie jak w przypadku Hioba, on postawił osłaniające ogrodzenie wokół swojego ludu i tylko to, na co on pozwala, może go dotknąć. Tak jest napisane w Księdze Hioba 1:10. Obyśmy znaleźli i rozpoznali schronienie w nim jako naszej mocnej wieży. Imię Pańskie jest wieżą mocną, a sprawiedliwy, który się tam ucieka, zostaje bezpiecznym. Przypowieści Salomona 18:10.